zmarł Lowottens. Jego wynalazek był prawdziwą rewolucją. Lowottens, zmarł twórca kasety magnetofonowej. Zmarł ojciec pierwszych kaset magnetofonowych. Były inżynier Philipsa, Lowottens, miał 94 lata. Oprócz kasety magnetofonowej, przyczynił się do powstania innego kultowego nośnika, płyty kompaktowej. Większość fanów muzyki zapewne dobrze wie, że za pierwszą kasetą magnetofonową stoi holenderska marka Philips. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że za jej stworzenie odpowiadał przede wszystkim jeden człowiek. Lowottens urodził się w holenderskim miasteczku Bellingwolde 21 czerwca 1926 roku. Już od najmłodszych lat przejawiał fascynację technologiami i majsterkowaniem. Jako nastolatek podczas trwania II wojny światowej, skonstruował radio, którego używał do potajemnego nasłuchu wiadomości. Po ukończeniu studiów w 1952 roku, Lowottens rozpoczął pracę w dobrze znanej na holenderskim rynku firmie Philips. Właśnie wtedy w jego głowie zrodził się pomysł na stworzenie kasy magnetofonowej. Głównym celem, jaki przyświecał mu w trakcie opracowywania innowacyjnego nośnika, była chęć ułatwienia ludziom dostępu do muzyki. Wtedy popularne były płyty winylowe, mało poręczne i wymagały stosunkowo dużych odtwarzaczy, umożliwiających odsłuch. Początkowo powstał drewniany prototyp, który służył za swoisty model oraz główny cel rozwoju projektu. Lowottens nosił go w kieszeni spodni, nierzadko pokazując zainteresowanym. W tym samym okresie Philips opracowywał swój pierwszy przenośny magnetofon, a oba projekty zespoiły się razem, tworząc wspólną nić rozwoju. Pierwsza kaseta magnetofonowa została oficjalnie zaprezentowana w 1963 roku. Zaledwie rok później trafiła na rynek amerykański. Co ciekawe, Lowottens od samego początku nakłaniał technologiczną firmę do bezpłatnego udzielenia licencji na skończony wynalazek innym producentom. Kasety magnetofonowe największą sławą cieszyły się wśród młodych ludzi. Innowacją, która przyciągała ich zainteresowanie niewątpliwie była możliwość tworzenia własnych, spersonalizowanych zestawów piosenek. W późniejszych czasach, Lowottens został dyrektorem działu rozwoju produktów marki Philips. Osobiście brał on udział w pracach dotyczących opracowywania płyty kompaktowej. Po przejściu na emeryturę wciąż pozostawał aktywny w świecie technologii. Chociaż Lowottens zmarł 6 marca tego roku, informacja o jego śmierci dotarła do mediów zagranicznych. Wynalazca dożył 94 lat.